Inwestycje warte są każdych pieniędzy. Dzięki nim gminy rozwijają się, stają się atrakcyjniejsze, a mieszkańcom żyje się zdecydowanie lepiej. Prócz pieniędzy ważne jest, kto i z jakim pomysłem na przyszłość zarządza gminą. Po raz kolejny to, co dzieje się w gminie Słupno, zauważono i doceniono w kraju. W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2016-18 gmina znalazła się na 14 miejscu spośród 1547 gmin wiejskich w Polsce. Ranking przygotowało pismo samorządu terytorialnego Wspólnota. To bardzo dobry wynik, komentuje wójt gminy. To świadczy przede wszystkim o tym, że jakby głównie staramy się środki, które uzyskujemy z podatków, przeznaczać na poprawę infrastruktury, na poprawę życia mieszkańców. I to nas cieszy, bo nie przejadamy tego. Natomiast ja powiem szczerze, że jestem dumny z tego, bo jakby tego wyniku by oczywiście nie było, gdyby nie praca wszystkich pracowników Urzędu Gminy. I tutaj o tym nie można zapominać, bo tak naprawdę stanowimy dobry, zaangażowany i profesjonalny zespół ludzi, którzy nie są w żaden sposób jakby zaangażowani politycznie, bo to też jest ważne. Jak wspomniano w publikacji, pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich 3 lat. W gminie Słupno 60% dochodów statystycznych na jednego mieszkańca przeznacza się właśnie na inwestycje. A skoro jesteśmy przy inwestycjach, to w ostatnich miesiącach w gminie Słupno ich nie brakowało. Jak zaznacza włodarz gminy, jedną z ważniejszych było zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków, budowa Arkadii Mazowieckiej, drogi łączącej Liszyno i Borowiczki Pięki, remont ulicy Pocztowej, remont uliczek osiedlowych czy budowa hali sportowej w Liszynie. Nie ukrywam, że to oczywiście nie jest koniec, bo trwa bardzo duża inwestycja ulica Piastowska w Borowiczkach Pienkach, która jest etapami robiona. Jeszcze chcemy dokończyć ulicę Pocztową z mostem, także to też jest oczekiwana inwestycja. Przed nami zadania, które wymagają cierpliwości, bo uzgodnienia, wykupy ziemi, czy też projekty, takie zadania jak na przykład amfiteatr przy Szkole Podstawowej w Słupnie. Koncepcja już powstała, cieszę się bardzo, bo myślę, że ona będzie spełniała oczekiwania zarówno tych dużych, jak i małych. I to chyba o to chodzi, żeby mieszkańcy miejscowości Słupno mieli swoje miejsce, w którym mogą się spotykać i spędzać wolny czas. Jak dodaje wójt, mimo że gmina składa wnioski o środki zewnętrzne, to jednak często jest pomijana przy dotacjach na duże inwestycje. Otrzymuje środki raczej na tak zwane projekty miękkie, takie jak na przykład na projekty dla seniorów czy szkolne, ale to nie znaczy, że poddajemy się, dodaje wójt. Jak wygląda życie seniora? W zabawny sposób pokazali uczestnicy projektu Centrum Aktywizacji Seniora. Przygotowali spektakl, który opowiada o ich codziennym życiu. Występ cieszył się dużą popularnością, a publiczność nie szczędziła braw. Właśnie w taki sposób zakończył się 2-letni projekt, jaki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. W Centrum Aktywizacji Seniorów wzięło udział 50 starszych osób, a także ich otoczenie, łącznie około 250 mieszkańców gminy Słupno. Projekt polegał tak naprawdę na integracji, wsparciu osób starszych w zakresie leczniczym, w zakresie medycznym, a także w zakresie integracyjno-kulturalnym, bo to też jest bardzo ważny aspekt życia. Realizowaliśmy wyjazdy do Poznania, wyjazdy do Kazimierza nad Wisłą, wyjazdy do Uniejowa, wyjazd do teatru. Realizowaliśmy warsztaty z zakresu rękodzieła, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia gimnastyczne, nordic walking, a także wsparcie pielęgniarki, to jest ten aspekt medyczny, wsparcie pielęgniarki, wsparcie psychologa i wsparcie lekarza geriatry, ponieważ projekt był skierowany do osób starszych, stąd postawiliśmy tutaj na wsparcie geriatryczne. Był to pierwszy projekt skierowany wyłącznie do osób starszych i odpowiadający bezpośrednio na ich potrzeby. To dla nas bardzo ważny projekt, zaznacza wójt gminy. Chodzi o to, żeby ludzie właśnie starsi nie czuli się samotni, żeby czuli się potrzebni, żeby mieli okazję spotkać się ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi. Także super, cieszę się bardzo. Przede wszystkim ta obecność tutaj ich rodzin, cudowny występ, to świadczy o tym, że czują się szczęśliwi, a chyba to jest najważniejsze w życiu człowieka, żeby czuć się szczęśliwym bez względu na to, ile się ma lat. Jak zapewnia wójt, seniorzy dla gminy są bardzo ważni i na pewno nie zabraknie projektów przygotowanych z myślą o nich. I na koniec zaproszenie na mecz. Tego jeszcze w Słupnie nie było. W środę 16 października w Wykowie odbędzie się mecz w ramach Pucharu Polski. Delta Słupno zagra z Wisłą Płock 2. Mecz rozpocznie się o 15:30. Nie może Was zabraknąć.